Dzień dobry, tu Listek Elf z Niemiec i widziany z dystansu. Wczoraj oglądaliśmy z żoną pierwszą część drugiej serii filmu Bad Banks. Bad Banks, złe banki, po polsku bankowa gra. Ten film to jest film sprzed 2 lat. 2 lata temu powstała pierwsza część tego filmu. Film opowiada o europejskiej finansjerze. Rzecz się dzieje w samym centrum finansów europejskich. We Frankfurcie nad Menem i tam młodzi bankowcy, stare wygi bankowe, źle działający nadzór finansowy, lewe produkty, finansowanie niepewnych inwestycji itd., itd. Jest to film niezmiernie ciekawy, pokazuje tak naprawdę kulisy działania rynku finansowego, banków inwestycyjnych tu w Niemczech i w Europie. Wszystkim polecam, to było naprawdę bardzo ciekawe. Po 2 latach Niemcy się zdecydowali na dokręcenie drugiej części tego filmu. Oglądaliśmy dopiero 1 odcinek, ale w tym odcinku już wiadomo, że będzie tym razem opowieść o inkubatorach biznesowych, o finansowaniu startupów, o fintechach, czyli startupach oferujących produkty finansowe. I zobaczymy, jak będzie się rozwijać akcja. Obsada jest mniej więcej ta sama, także mam nadzieję, że ten film będzie tak samo nieprawdopodobnie ciekawy, jak pierwsza część tego filmu sprzed 2 lat. Swoją drogą film jest wyprodukowany przez CDF. CDF to jest tak jakby drugi program telewizji publicznej tutaj niemieckiej. No, w Polsce bardziej znany z produkcji typu nasze matki, nasi ojcowie i tak dalej, ale CDF, podobnie jak pierwszy program telewizji, produkują naprawdę świetne filmy. Tutaj można zobaczyć, począwszy od zwykłych filmów obyczajowych, które są po prostu produkowane na bardzo wysokim poziomie, są ciekawe, dotykają współczesnych spraw, są osadzone bardzo mocno we współczesności i to nie zależy, czy one opowiadają o romansach, rozwodach, czy nie wiem, przypadkowej miłości, czy opowiadają o zabójstwach i włamaniach i tak dalej. Jedno i drugie jest bardzo ciekawe i naprawdę warto te filmy oglądać. I tak naprawdę od kiedy mieszkamy tu w Niemczech, oglądaliśmy ich całą masę filmów produkcji telewizji niemieckiej i jesteśmy cały czas pod wrażeniem, jak wysokiej jakości są te filmy. To oczywiście nie są arcydzieła kina światowego, to są filmy telewizyjne, ale te filmy telewizyjne naprawdę prezentują bardzo wysoką jakość. Takim przykładem może być na przykład film Tatort. Tatort, czyli Miejsce zbrodni, jest to opowieść o jakimś zabójstwie i rozwiązaniu tego zabójstwa. To jest teoretycznie serial taki w starym stylu, jak kiedyś Kojak albo Columbo, czyli za każdym razem jest to inny problem. Jeden z drugim filmem ma niewiele wspólnego, oprócz tego, że komisarz jest ten sam. Tutaj w Tatorcie jest tych komisarzy cała masa. Są komisarze z Berlina, z Frankfurtu, z Monachium i z innych miast, nawet z Wiednia, choć Wiedeń w Austrii. No i ci komisarze próbują rozwiązać sprawy jakieś. Te sprawy są bardzo powiązane ze współczesnością, nie? Jeśli mamy kryzys uchodźczy, no to są sprawy toczące się w okolicach domu dla uchodźców, przestępców, którzy przyjechali, ewentualnie przestępstw na tle rasowym i tak dalej, i tak dalej. Inne tematy dotykają, nie wiem, internetów na przykład, nie? Czyli tam bohaterką jest, nie wiem, youtuberka albo coś w tym stylu. Także te filmy są naprawdę bardzo ciekawe i naprawdę warto je oglądać. Jak już powiedziałem, filmów, które produkuje telewizja niemiecka, tak pierwszy, jak i drugi program, jest naprawdę masa. Wszystkie te filmy są dostępne w tak zwanych mediatekach. Nie trzeba wcale oglądać telewizji z anteny albo z kabla. I to działa. Nadmienić należy, że te wszystkie filmy są naprawdę produkowane no nie tanio. Widać po nich, że to nie są tanie produkcje, tylko naprawdę zainwestowano całkiem sporo pieniędzy w zwykły film telewizyjny.
No, ale nic dziwnego, telewizja niemiecka ma bardzo dużo pieniędzy. To są pieniądze, które głównie pochodzą z abonamentu, który tutaj w Niemczech trzeba płacić. Ten abonament to wynosi 17,50, około 17,50 od gospodarstwa domowego, od zakładu pracy, to w zależności od zakładu pracy to jeszcze lepiej, to w zależności od ilości pracowników w danej fabryce płaci się wielokrotność tego 17,50. Za każdy samochód służbowy trzeba płacić również abonament. No i płatność tego abonamentu jest oczywiście obowiązkowa. Tutaj nie ma możliwości, że ktoś powie, że on telewizji nie słucha, nie lubi, nie podoba mu się i nie będzie tego płacił. Tu jest obowiązek, jest to traktowane jak podatek, a nie płacenie abonamentu telewizyjnego jest traktowane jak przestępstwo podatkowe. Także jak ktoś mieszka w Niemczech, to polecam płacenie tych 17,50 czy około 17,50 miesięcznie. Warto, nie warto, ale trzeba płacić. Wszyscy tutaj mieszkający w Niemczech składamy się na abonament radiowo-telewizyjny. Ten abonament radiowo-telewizyjny to jest ogromna suma 8 miliardów euro rocznie. 8 miliardów euro rocznie jest zebrana od przedsiębiorstw i obywateli i te pieniądze są przekazane w większości na telewizję niemiecką, ciut na radio, ale większość tak naprawdę bierze pierwszy program telewizyjny, trochę mniej, bo około 2 miliardów bierze drugi program telewizyjny, trochę biorą też telewizje landowe, czyli tutaj w Badenii-Württembergii, w Bawarii i w innych landach. I ogólnie to jest tak gigantyczna kwota pieniędzy, że telewizja niemiecka może sobie pozwolić na produkcję tych dobrych filmów, niespecjalnie tanich filmów i co najważniejsze, w telewizji niemieckiej nie ma reklam. Także jest to pewna zaleta płacenia abonamentu, no bo nie musisz oglądać reklam, ani żadnych ogłoszeń, ani programów sponsorowanych, takich rzeczy nie ma. Ani w pierwszym, ani w drugim programie. Oczywiście reklamy są, ale w prywatnych telewizjach, ale to jest zupełnie inna sprawa. Prywatne telewizje nie dostają ani grosza z tych 8 miliardów zebranych jako abonament radiowo-telewizyjny. No więc cieszymy się wszyscy tutaj w Niemczech, że możemy płacić te 17,50 na abonament. Dzięki temu mamy telewizję bez reklam i całą masę bardzo ciekawych programów wyprodukowanych przez telewizję niemiecką. Co najważniejsze, dostępnych całkowicie za darmo na online'owych platformach telewizyjnych. Jest po prostu aplikacja CDF, jest aplikacja ARD, jest aplikacja Tatort, jest aplikacja wiadomości. Te aplikacje są dostępne na wszystkie smart telewizory, platformy w stylu Amazon Stick, Apple TV itd., itd. Także to wszystko jest dostępne i naprawdę tam no, ilość programów, które tam można oglądać, ilość filmów fabularnych, dokumentalnych, programów publicystycznych, programów rozrywkowych, koncertów i tak dalej, jest tak przeogromna, że tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony z tego, co znajdzie. Tematem, który chciałem dzisiaj poruszyć, jest tak naprawdę branża samochodowa niemiecka. Ja w poprzednim odcinku powiedziałem, że w Niemczech jest kryzys branży samochodowej. Oczywiście kryzysu to nie ma, ale są pewne zmiany. Niemcy się szykują na pewne zmiany w branży samochodowej i te zmiany już widać w mediach. W mediach są dyskusje o tym, jak przemysł samochodowy będzie w przyszłości egzystował, czym będziemy jeździć, co będziemy produkować, czy produkcja samochodów się przypadkiem nie kończy, jak trzeba przestrukturyzować niemiecki przemysł, żeby w przyszłości było dobrze. No to powoduje pewne zmartwienia tutaj Niemcom, ponieważ branża samochodowa jest tutaj niezmiernie ważna. Jest to największa gałąź przemysłu, która przynosi najwyższe dochody z eksportu. Branża samochodowa przynosi ponad 200 miliardów euro rocznie przychodów z eksportu i to jest naprawdę ogromna kwota. Niemcy eksportują 4 miliony samochodów rocznie i to jest również bardzo dużo, nie?
Więc te cyfry spadają, więc one od 2 lat mniej więcej spadają, te przychody z eksportu spadają, liczba wyeksportowanych samochodów również spada. No i to powoduje, że tutaj no, zastanawiają się, jak to będzie w przyszłości i tak dalej. Tym bardziej, że firmy niemieckie zostały tak trochę uderzone, powiedziałbym, tym skandalem dieslowskim, który wybuchł parę lat temu i jakby oni się ciągle nie mogą podnieść po tym, zastanawiają się, co mają zrobić. Diesle są już no, nie takie fajne, jak były poprzednio. Już w tej chwili się mówi, że nie, że diesel to najlepszy, najczystszy samochód, tylko raczej o tym, że no, z tymi dieslami coś trzeba zrobić, bo nas tutaj trują, wysoki poziom smogu, w miastach jest źle, teges o weges, dlatego niektóre miasta zdecydowały się na zamknięcie centrów miast dla diesli. Na przykład tutaj w Stuttgarcie można wjechać do centrum Stuttgartu tylko jeśli się posiada diesla o klasie 4 albo wyższej, czyli 4, 5, 6 wjeżdżają, wszystkie 1, 2, 3 nie wjeżdżają. A ostatnio wprowadzono, ostatnio od tego roku, czyli od stycznia 2020, wprowadzono odcinki w Stuttgarcie, odcinki niektórych dróg, na których nie można jeździć nawet dieslami w klasie 5. I to jest bardzo ciekawe, bo diesle w klasie 5 stanowią, jakby nie patrzeć, większość diesli, która tutaj jest na rynku. Diesli klasy 6 jest stosunkowo mało, bo klasa 6 jest od niedawna w produkcji, więc te odcinki to są tak cwanie postawione, że to są odcinki na przelotówkach stuttgarckich. Więc tak naprawdę jest gigantyczny problem z wjechaniem dieslem, starym dieslem albo dieslem do klasy 5 do Stuttgartu, ponieważ nie możesz tak naprawdę przez to miasto przejechać. Na przykład kierunek na lotnisko, kierunek do dzielnicy Degerloch jest zablokowany. A tak naprawdę organizacja dróg stuttgarskich jest tak zrobiona, że oprócz głównych arterii komunikacyjnych, które przez Stuttgart przechodzą, 2 i mniej więcej 2 wychodzą ze Stuttgartu, to tak naprawdę nie masz możliwości, żeby Stuttgart przejechać. Znaczy teoretycznie możesz, ale będzie to bardzo skomplikowane, będziesz musiał jechać całą masą dróg, które się kończą, które są wąskie, na których są światła jedne za drugimi, albo które mają cały czas od prawej strony drogi, które tak naprawdę mają pierwszeństwo. Także przejechanie Stuttgartu nie głównymi arteriami jest naprawdę bardzo trudne. A na tych głównych arteriach zrobiono tylko takie fragmenciki. Od Placu Austriackiego do Marienplatzu na przykład. Że tam nie wolno dieslami wjeżdżać. Ale to powoduje, to jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, nie wiem, że w Warszawie na trasie Łazienkowskiej, nie wiem, od pomnika lotnika do, nie wiem, Riviery nie można jechać dieslami, nie? Także tak naprawdę trasa Łazienkowska jest zablokowana dla samochodów. I tutaj mniej więcej to tak wygląda. Także to jest bardzo cwany sposób tutaj, żeby przekonać, nie wprowadzić jakiegoś wielkiego zakazu od razu, tylko jakby przekonać powoli obywateli, żeby raczej kupowali inne samochody, a nie diesle. To tak się właśnie po niemiecku tutaj organizuje. No wracając, więc tak jak mówiłem, spada eksport, spada liczba samochodów, które są eksportowane. Niestety rosną konkurenci też Niemcom. Przede wszystkim problemem jest na przykład firma Peugeot Citroën, która niedawno kupiła Opla, a w tej chwili połączyła się z Fiatem, który jest właścicielem Jeepa i Chryslera i powstała naprawdę duża firma, która jest praktycznie wielkości Volkswagena. I Niemcy się tutaj troszeczkę przerazili, że tak naprawdę tu pod bokiem w Europie wyrósł im konkurent i to konkurent naprawdę bardzo duży. Dotychczas takiego konkurenta wśród firm europejskich, nie niemieckich nie było. No i zastanawiają się, jak to będzie dalej, bo to jest naprawdę silny konkurent. Następnym problemem, który się pojawił, to jest tak naprawdę Tesla. Więc wartość giełdowa Tesli przekroczyła wartość giełdową Volkswagena. Tesla, która jest tak naprawdę dużo, dużo mniejszą firmą od Volkswagena, w tej chwili ma większą wartość giełdową. I ta wartość giełdowa Tesli jest tak naprawdę obliczona na
podstawie potencjału, na podstawie technologii, którą Tesla posiada, technologii samochodów elektrycznych, baterii, autonomicznej jazdy, autopilota teslowego i tak dalej, i tak dalej. To jest ta wartość, którą po prostu tutejsze firmy zauważyły, że no fajnie, Tesla ma, ale my nie mamy, produkujemy wprawdzie najlepsze samochody na świecie, przynajmniej tak nam się wydaje, ale tego typu technologii nie mamy. W związku z czym jest od mniej więcej roku wielkie przyspieszenie w jakby tworzeniu nowych technologii. To przyspieszenie widać przede wszystkim w tym, że każda firma niemiecka próbuje wypuścić na rynek samochód elektryczny, żeby w jakiś sposób konkurować z Teslą, która, uwaga, buduje w Niemczech fabrykę. I to jest dopiero majstersztyk, który zrobił Elon Musk, że postawił fabrykę w Niemczech. Jeśli ktoś myślał, że fabryka Tesli powstanie we Francji, Polsce, bo przecież potrzebuje polskich pracowników i tak dalej, to się mylił. Elon Musk musiał postawić fabrykę w Niemczech. Jeśli on stawia fabrykę w Niemczech i fabryka Tesli produkuje samochody w Niemczech, to uwaga, podpada pod wszystkie niemieckie regulacje i cały przemysł, który jest chroniony, który jest oczkiem w głowie tutejszej władzy i tutejszych obywateli. Także Elon Musk, budując fabrykę Tesli w Niemczech, staje się niemiecką firmą. Gdyby wybudował ją w Polsce, to byłaby to firma amerykańska, która byłaby konkurencją niemiecką. Niemcy by robili wszystko, żeby tą konkurencję zniszczyć. Żeby utrzymać własny przemysł samochodowy. Ale jeśli oni mają fabrykę w Niemczech, to znaczy, że są jednymi z nas. Produkujemy tutaj te samochody. Także ta fabryka musiała powstać w Niemczech i ta fabryka powstała w Niemczech. Skoro powstała w Niemczech i tak naprawdę stała się częścią niemieckiego przemysłu samochodowego, to znaczy, że Niemcy zaczną Tesle kupować. Tym bardziej, że to jest produkt niemiecki już w tej chwili, prawda? Taki Daimler na przykład, producent Mercedesa, zanotował duże spadki dochodu. Te inwestycje w samochody elektryczne spowodowały, że spada dochód. Już Daimler nie przynosi 11, tylko 5 miliardów rocznie. No i to wszystkich tu martwi, szczególnie tutaj w Stuttgarcie. Tu jesteśmy sercem bliscy Daimlerowi, bo Daimler jest 2 km stąd, jest fabryka, nie? Fabryka Porsche jest 3 km w drugą stronę, dlatego trzymamy kciuki tutaj, żeby dobrze było. Daimler inwestuje w samochody elektryczne, w baterie, próbuje wypuścić na rynek elektrycznego Mercedesa, założył pod to specjalną markę, żeby nie mylić z Mercedesami. Niestety ten Mercedes, który powstał elektryczny, ma złą prasę. Nawet tutaj w Niemczech mówią, że kurde, co to za samochód. Po pierwsze mały zasięg, po drugie taki sobie, a po trzecie jak on wygląda. Wygląda jak normalny Mercedes. I że to jest błąd. Zobaczcie, jak wygląda nowa Tesla. Nowa Tesla jest kanciata, nowy pick-up Tesli. Jak ktoś wyjedzie, im od razu będzie widać, że Tesla. Natomiast wyjeżdżasz nowym elektrycznym Mercedesem, za którego zapłaciłeś, 100 tysięcy euro i nikt nie wie, że ty masz elektryczny samochód, bo on wygląda dokładnie tak samo jak wszystkie inne Mercedesy. Takie słowa krytyki wyczytałem w niemieckiej prasie, także skoro Niemcy sami już o Mercedesie tak mówią, to chyba tak rzeczywiście jest. W parze z samochodami elektrycznymi przyjdą prawdopodobnie samochody autonomiczne, czyli coś, co już jest nazywane autopilotem w Tesli. Tesla ma naprawdę bardzo dużo danych, które zebrała z każdego samochodu. No i teraz uwaga, nie? Dowiedzieliśmy się ostatnio, że od 2021 w każdym nowym samochodzie wyprodukowanym w Unii Europejskiej, czy też jeżdżącym, sprzedanym w Unii Europejskiej, będzie czarna skrzynka, która będzie zbierała informacje o tym, jak szybko się jedzie, jakie są znaki drogowe i tak dalej. No, nie oszukujmy się, ta decyzja Unii Europejskiej jest prawdopodobnie na wniosek niemieckich producentów samochodów, ponieważ w jaki sposób te dane trzeba zebrać,
Więc w tej chwili, jeśli by wmontować w samochodzie tego typu czarną skrzynkę, to ludzie by mówili, nie, sorry, to my nie chcemy być śledzeni, nie chcemy, żeby producent wiedział, jak ja szybko jadę, którędy jadę i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli jest ogólne zarządzenie, czy też uchwała Unii Europejskiej, że tak ma być, no to niestety wszyscy do tego będą musieli się przystosować. A te dane, które w czarnych skrzynkach zostaną zebrane, zostaną użyte później przez producentów samochodów właśnie do tego, żeby stworzyć mapy, których będą używać samochody autonomiczne. Więc niemieccy producenci, czy też europejscy producenci, wszyscy łącznie z Fiatem, Peugeotem i tak dalej, chcą tak naprawdę nadgonić stracony czas, który mają i ten odstęp, który mają technologiczny, który mają do testu. Może tak, może nie, tak mi się wydaje. Taki jest mój ogląd sytuacji, taki pogląd sobie wybudowałem, czytając tutejszą pracę i tak naprawdę przykładając do tego niemiecki sposób myślenia, jak oni tutaj myślą o biznesie, co dla nich jest ważne i jakie metody stosują, żeby tak naprawdę własny przemysł, własny biznes rozbudować i nie za bardzo pozwolić panoszyć się obcym na tutejszym rynku. Istnieje też prawdopodobieństwo i to chyba jest brane szczególnie przez Daimlera tutaj pod uwagę, że w przyszłości nie będziemy mieli prywatnych samochodów, ponieważ to nie będzie miało większego sensu posiadanie prywatnych samochodów, które w tej chwili blokują ulice miast i tak naprawdę mało jeżdżą. Nie? No nie oszukujmy się, jeśli ktoś jedzie pół godziny albo godzinę do pracy samochodem i pół godziny albo godzinę wraca z tej pracy, to maksymalnie jedzie tym samochodem 2 godziny. A przez pozostałe 22 godziny dnia ten samochód stoi albo w garażu u Ciebie w domu, albo w garażu pod biurem. W związku z czym istnieje takie założenie, że ten samochód mógłby tak naprawdę przez pozostałe 22 godziny jeździć i przewozić inne osoby. Stąd popularność wszelakich autosharingów. Tutaj w Niemczech mieliśmy 2 autosharingi, ten, którego miał Daimler i ten, który należał do BMW. W tej chwili to zostało połączone. Mamy jedną aplikację ShareNow, to jest dostępne naprawdę już w sporej ilości niemieckich miast. Tutaj w Stuttgarcie też mamy. Tu w Stuttgarcie jest o tyle fajnie, że wszystkie samochody, które są dostępne w autosharingu, są samochodami elektrycznymi. Także jak ktoś chce sobie spróbować, jak to się jeździ elektrycznym samochodem, to można tutaj w Stuttgarcie spróbować. Mamy tutaj całą masę elektrycznych smartów i elektryczne Mercedesy klasy B. A dla chętnych mamy jeszcze elektryczne skutery. Firma się nazywa Stella, jest własnością tutejszego zakładu energetycznego. Jest około 200 skuterów, nie, no jest dokładnie 200 skuterów dostępnych w Stuttgarcie i te skutery stoją, jest skuter sharing, można sobie nim pojeździć, nie? Oprócz autosharingu inwestycje Daimlera idą jeszcze w innym kierunku. Na przykład Daimler jest właścicielem też MyTaxi, które się w tej chwili nazywa FreeNow. I tak naprawdę no to jest inwestycja w nową mobilność, neue Mobilität, jak to tutaj mówią w Niemczech, nie? Czyli nowe sposoby przemieszczania się. Daimler jest również właścicielem Flixbusa, który tak naprawdę robi konkurencję kolei niemieckiej i naprawdę bardzo dobrze się rozbudowuje, nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie, a również już w Stanach Zjednoczonych. Także wydaje mi się, że Daimler patrzy w tą stronę, że jednak w przyszłości tych samochodów prywatnych to nie będzie, albo będzie ich stosunkowo mało i powinniśmy się przygotować do rozbudowy autosharingu i innych sposobów przemieszczania się. Ważnym tematem jest też połączenie infrastruktury, znaczy komunikacyjnej infrastruktury miejskiej z samochodami. Takie próby są już tam w Düsseldorfie, czy gdzieś, czy w Dortmundzie. Audi mają wbudowane jakby połączenie z miejskim systemem świateł i w samochodzie już wiadomo dokładnie, jakie światła się zbliżają, z jaką prędkością jechać, żeby następne światła przejechać zielone, a jak już stoisz na światłach, to widać, ile tak naprawdę to światło jeszcze będzie trwało.
No tak czy owak, idzie zmiana i ona nie będzie dotyczyć tylko sposobów, w jaki napędzamy swoje samochody i czy one jeżdżą autonomicznie, czy nie jeżdżą autonomicznie. Jest to również zmiana społeczna, ponieważ niemiecki przemysł samochodowy zatrudnia 800 tysięcy ludzi i to jest naprawdę cała armia ludzi i szacuje się, że około 300 tysięcy z tych 800 tysięcy będzie musiało się z pracą w przemyśle samochodowym pożegnać. To jest ponad 1/3, to jest jakby nie patrzeć 300 tysięcy ludzi pracujących i tak naprawdę na to jeszcze nie ma pomysłu, co z tą armią ludzi zrobić. To są ludzie, którzy nie pracują wyłącznie w Daimlerze, Porsche, Volkswagenie, tylko to są ludzie, którzy pracują u firm, które są kooperantami, dostawcami części do przemysłu samochodowego, produkują szyby, drzwi, opony i tak dalej. Także szacuje się, że te 300 tysięcy ludzi będzie musiało odejść. Na miejsce tych 300 tysięcy ludzi będzie zatrudnionych około 90 tysięcy nowych pracowników, ale o innych kwalifikacjach. Dlatego, tak jak mówiłem, niesie to bardzo duże zmiany społeczne, szczególnie tutaj w Badenii-Württembergii, gdzie ja się znajduję, to jest jakby nie patrzeć kraj związkowy, dla którego przemysł samochodowy jest nieprawdopodobnie ważny. Mamy tutaj w Stuttgarcie dwie fabryki. Mamy fabrykę Daimlera, gdzie produkuje się Mercedesy i fabrykę Porsche, gdzie się produkuje Porsche. 30 parę kilometrów na północ od Stuttgartu w Neckarsulmie jest fabryka Audi. Oprócz tego jest cała masa firm, które produkują części do samochodów. To jest na przykład Bosch tutaj w Stuttgarcie, to jest Continental, który jest stąd, nie wiem, 20 km. W całym landzie jest naprawdę cała masa kooperantów firm samochodowych i no, jesteśmy tutaj w pewnym sensie zagrożeni. Dlatego landu, który jest w tej chwili obok Bawarii najbogatszym niemieckim landem, tak naprawdę przychodzi wielka zmiana. Zobaczymy, jak sobie z tym władze landu i władze całej Bundesrepubliki poradzą. A jak już mówimy o pracownikach zatrudnionych w przemyśle samochodowym niemieckim, nie należy zapominać również o prezesach, więc taki Daimler czy takie Porsche to również mają swoich prezesów. I teraz ciekawostka, więc ile zarabia prezes Daimlera, Mercedesa? Takie pytanie zadałem tutaj kolegom i koleżankom w pracy i oni odpowiadali rozmaite kwoty, ale powiem Wam szczerze, że nawet Niemcy, no oni się nawet nie zbliżyli do tej kwoty, którą zarabia prezes Daimlera. Te dane są całkowicie jawne, można na stronie Daimlera zobaczyć, ile prezes zarabia. No więc prezes bierze 2 miliony rocznej wypłaty, to jest taka wypłata zwykła i do tego dochodzą dodatki, premie, akcje, czyli łącznie ta wypłata to jest około 8 milionów euro brutto. On oczywiście od tego zapłaci podatki, czyli zostanie mu około 4 milionów, więc tyle się zarabia na stanowisku prezesa Daimlera. A teraz imigranci, którzy tutaj przyjechali, dobra wiadomość, prezesem Daimlera od 2 lat prawie jest imigrant. Jest Szwed, nie Niemiec. To jest rzecz tutaj w tym kraju bardzo dziwna. Facet rzeczywiście bardzo długo pracuje już w Daimlerze, był tam dyrektorem najpierw w Ameryce, gdzieś tam. Zrobił niewątpliwie karierę, mimo że jest Szwedem, jest obywatelstwa szwedzkiego, ma szwedzkie papiery i tak naprawdę jest takim samym imigrantem jak ja i ile? 25%. Całej populacji niemieckiej, 20 milionów innych ludzi. Także zrobił karierę. Jak on może, to i ty możesz, i ja mogę, miejmy nadzieję. Takie problemy ma cały przemysł samochodowy niemiecki. Nowe problemy, nowe wyzwania. Telewizja publiczna radzi sobie, finansowana przez obywateli, 8 miliardów euro rocznie, naprawdę sporo. Każda telewizja by chciała być tak dofinansowana. I to by było na dzisiaj tyle, chciałem tak naprawdę powiedzieć. Zapraszam na następny odcinek. O czym powiem w następnym odcinku? Tego nie wiem, ale na pewno o czymś ciekawym. Bo tu w Niemczech są ciekawe rzeczy na każdym kroku. Może opowiem o szkole? O tak, opowiem o szkole, bo szkoła niemiecka jest zupełnie inna niż szkoła polska.
pod względem organizacji, pod względem tego, co się dzieci uczą, no w ogóle jest inna. No naprawdę jako rodzic dziecka, które chodziło do tutejszego gimnazjum, czyli do średniej szkoły, gimnazjum, czyli liceum, no przeżywałem dużo zaskoczeń w szkole, dużo zaskoczeń. O tym opowiem następnym razem. Listek Elf ze Stuttgartu, z Niemiec. Widziane z dystansu. Pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.